jako pasterz Kościoła Krakowskiego, który potrzebuje wsparcia i to wsparcie znajduje was. Ogromnie to jest ważne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy nas chcą podzielić, zróżnicować, przyporządkować. Nie dajmy się. My kochamy Polskę, kochamy Kościół, a w tym Kościele również hierarchię, która tutaj poprzez tę książkę przemawia. W każdym razie jest tam także i autor, który nosi moje nazwisko, niech mu będzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Niech Pan nam błogosławi, abyśmy z tego spotkania wyszli wzmocnieni także w tej działalności na rzecz naszej ojczyzny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Boże Państwo, ja właściwie nie wykład, a parę słów. Chciałem przede wszystkim podziękować Leszkowi za ten wspaniały pomysł. Ja pamiętam przed pół wiekiem te wspaniałe, wielkie wydarzenia milenium Chrztu Polski i te wielkie wystąpienia naszych hierarchów, kardynała Wyszyńskiego, arcybiskupa Wojtyły, księdza arcybiskupa Kominka, ordynariusza wrocławskiego, arcybiskupa Baraniaka, który, jak wiecie Państwo, był potwornie prześladowany, torturowany, rozbierany do naga i profanowano właściwie jego ciało w sposób okrutny. Między innymi za jego wspaniałe wystąpienia. I pamiętam te wspaniałe wystąpienia właśnie w tym czasie, kiedy budziliśmy się po czasie stalinizmu, budziliśmy się w 68 roku w Poznaniu i w całej Polsce w 66 roku. To było wielkie, pospolite ruszenie narodu polskiego ku wolności, ku prawdzie, tej wielkiej prawdzie, którą nam przekazywał w swoich wspaniałych słowach nasz genialny, wspaniały prymas tysiąclecia. Pamiętam, jak się wybierałem na Jasną Górę 3 maja 1966 roku motorem z kolegą przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, bo wszystkie drogi były obstawione. I może na tej historii zakończę. Mówi się ciągle, że właściwie biskupi przestali do nas mówić. Można powiedzieć, że jest odwrotnie. Że te słowa wspaniałe i bardzo ważne dla nas, budujące, w jakiś sposób są wyciszane, osłabiane, często wyśmiewane, jeżeli mówi się o aborcji, eutanazji, poniżeniu godności człowieka. Jak się mówi, czym jest gender, czyli dewastacja młodego dziecka, człowieka. Uczy się go seksu właściwie od 4 roku życia, bo tak jest w ideologii gender. I biskupi mówią, opanujcie się. Przestańcie wpatrywać się właściwie w te straszliwe nakazy, które teraz widzimy ze środków masowego przekazu, który w jakiś sposób nas chcą kształtować. I teraz chcę właściwie skończyć na tej książce, którą wydał Biały Kruk.
Tutaj widzimy to, te właściwie teksty, które mówią, żebyśmy się obudzili. Ten tekst jest, jeżeli chodzi o tytuł tej książki, to jest właśnie zaczerpnięty ze słów naszego wielkiego prymasa Wyszyńskiego. Jestem też bardzo szczęśliwy z pobytu naszego pasterza, bo pamiętam te wszystkie wieczory Ojca Świętego, które są dla mnie czymś niezapomnianym. I też te wspaniałe słowa. I też te wspaniałe słowa naszego kardynała, który wypowiadał się w tylu wielkich wydarzeniach, jak Boże Ciało, procesja Wawelskałka i to wszystko, co działo się na Wawelu, przy królowej Jadwidze. Przecież kardynał nasz właściwie rozpoczął tą wspaniałą uroczystość drugiego, zawsze drugiego po wszystkich świętych, właśnie wspominanie królów i wszystkich wielkich, którzy leżą na Wawelu. Jeszcze raz gorąco dziękuję za to wspaniałe dzieło. Mamy tutaj tylu wspaniałych wykładowców, którzy rzeczywiście powiedzą tak, jak to na profesorów przystało. Dziękuję bardzo. Każdego dnia jesteśmy bombardowani zmasowaną propagandą zła, promowaniem antywartości. Czy w tym gąszczu chwastów potrafimy odnajdywać właściwą drogę? Przyznajmy to dziś. Potrzebni są nam odpowiedzialni przewodnicy, którzy znając drogę potrafią pokazać właściwe drogowskazy. Jesteśmy członkami Kościoła katolickiego. Dostaliśmy pasterzy przewodników, którzy po tej drodze trudnej prowadzą nas. A gdy trzeba, to nawet każą zawrócić z tej prowadzącej na manowce. A gdzie słyszymy i głos, ich wskazówki? No, przeważnie podczas mszy świętej, gdy głoszą homilię, będąc wówczas my w kościele. Niekiedy odczytany jest list pasterski. No, może przeczytamy ten list w katolickiej prasie. Współcześnie jeszcze możemy usłyszeć pasterzy kościoła w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, podczas transmisji z uroczystości religijnych albo podczas katechezy sobotniej. To są narzędzia ewangelizacji, które dostarczają nam wskazań pasterzy kościoła bez ocenzurowania przez nieprzychylne nam media. Dziś najważniejsze wątki tego nauczania z ostatniego pięciolecia daje nam Biały Kruk w najnowszej książce. Koniecznie trzeba z tej możliwości wsłuchania się w głos pasterzy skorzystać. Trzeba ich przesłanie przeczytać. Trzeba wiedzieć, że książka nie pomieściła całego nauczania z ostatniego pięciolecia. Nawet to, co najważniejsze, w tej książce nie mogło się zmieścić. A o tym, jak ważne jest to nauczanie, szczególnie w tym czasie, gdy Polska pokonuje wiraż dziejów, zaświadczy teraz zestawienie przeze mnie zbiór haseł, tytułów i podtytułów zaczerpniętych z niektórych chociaż wypowiedzi naszych pasterzy. Oto one. Europa wyprosiła Pana Boga z parlamentów i konstytucji. Kościół milczeć nie może. Dość lekceważenia społeczeństwa. Polska potrzebuje odnowy, ale nie pozorowanej. Są siły, które chcą nas sparaliżować. Przede wszystkim sparaliżować nasze dusze, nasze serca, nasze umysły. Trzeba mocnego nie. Zło musi być nazwane po imieniu. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem. Dlaczego nie ma protestów przeciw bezbożności? Polsce nie do twarzy z miną bezbożnika. Widoczna jest też bezczynność wielu ludzi dobrych.
Nie bójmy się wyjść z milczenia, nie bójmy się podnieść głosu. Nie ma wolności bez ofiar. Wolność jest niezwykle cenną wartością. Wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar. Wymaga czujności i odwagi wobec zagrażających sił wewnętrznych i zewnętrznych. Nikt nie może uchylać się od osobistej odpowiedzialności za wolność. Katolikiem trzeba być wszędzie. Prawda z trudem przebija się przez zasieki kłamstw. Trzeba świadectwa prawdy w czasach zakłamania. Każdy wszak atak można odeprzeć. Mądrzy politycy kierują się dobrem człowieka. Swą władzę traktują jako służbę. Suwerenny naród nie może być klientem ani petentem we własnym państwie. Nie może być tam także obojętne, kogo wybieramy. To naprawdę zależy od ciebie, czy Polska będzie na tyle odważna. To zależy także od ciebie i ode mnie. Ojczyzna to nie własność tej czy innej partii. To tylko niektóre cytaty. Taka jest ta książka. Tą książką trzeba, abyśmy się dzielili, bo ona dostarcza nam argumentów, gdy mówią, a nie słyszeliśmy, nie wiadomo, a może biskupi nie mówią, a może nasi pasterze zasnęli. Nie, oni nie śpią. I wiemy jeszcze dodatkowo, że gdyby ta książka mogła umieścić to, co było przed kilkoma dniami, 3 maja z Częstochowy usłyszeliśmy głos jednego z autorów tej książki, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. To tam mówił, ludzie wierzący powinni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy nie sprzeciwiają się wierze. A w innym miejscu dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy ojczyzny. A ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przed kilku dniami przypomniał nam w związku z tym czasem przedwyborczym. Mamy mieć na uwadze przyszłość ojczystego domu, w którym respektowane są chrześcijańskie wartości, bo one są uniwersalne, bo one są sprawdzone, bo są one również dla człowieka naszych czasów. W poniedziałek z Zakopanego usłyszeliśmy również od Sanktuarium Fatimskiego za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam wezwanie. Dość zabawy w katolicyzm. Dość przyjmowania bez sprzeciwu deklaracji jestem katolikiem, ale można byłoby przywoływać inne głosy. Ja tylko te przywołując chcę zwrócić waszą, drodzy przyjaciele, uwagę na to, jak ważna jest ta książka. I myślę, że takie książki pokazują nam, że my, ale także i ci, z którymi będziemy rozmawiać, powinni poznawać i wsłuchiwać się w głos pasterzy. I stąd taki tytuł mojego wystąpienia. Dziękuję. Eminencjo, księże kardynale, szanowni goście. Ten zaszczyt uczestnictwa w promocji tak ważnej książki Głosu naszych pasterzy jest powiązany z trudnością ujęcia tak szeroko nakreślonego przez organizatorów tego spotkania tematu. Droga od wielkości do niepodległości. To właściwie droga, która wiedzie przez całą historię Polski. Ale fenomen, na który warto zwrócić uwagę i na który stale także próbuję kierować uwagę czytelników książek, które mam przyjemność wydawać w Białym Kruku, to zjawisko niezwykle krótkiej drogi, jaką pokonuje polska wspólnota od tej pierwszej, zalążkowej wielkości, od powstania do niepodległości. Ta pierwsza, zalążkowa wielkość związana z drużyną Mieszka przeradza się błyskawicznie w wielkość największą, jaka może być nam dana. Wielkość dzieci Bożych wraz z chrztem, od którego zaczyna się tak niezwykle, tak wyjątkowo, inaczej niż w przypadku niemal wszystkich innych narodów,
które mają dłuższą historię niż chrześcijańską. Polska historia zaczyna się wraz z chrztem i to nadaje jej szczególną wielkość. Z tej wielkości wynika od razu, zaledwie po 34 latach, niepodległość. Niepodległość, której utorował drogę swoim męczeństwem święty Wojciech. Symbolem tej niepodległości był zjazd knieźnieński w 1000 roku, który potwierdził suwerenne miejsce Polski wśród wspólnot Europy, chrześcijańskiej Europy. Symbolem tej suwerenności, najważniejszym, była hierarchia kościelna zwieńczona przez arcybiskupstwo w Gnieźnie. Arcybiskup ma prawo koronować króla. I Polska w ten sposób w roku 1000 stała się krajem w pełni suwerennym, krajem niepodległym. Symbolem tej suwerenności 25 lat później stała się korona królewska nałożona na skronie Bolesława Chrobrego. To kolejna bardzo ważna data, którą będziemy przecież już jakże niedługo święcili. Za rok, 1050-lecie tej najważniejszej, chrztu. Ale niedługo, bo za 10 lat, 1000-lecie Królestwa Polskiego, jakże wspaniała, jakże wielka data, której samo wspomnienie właśnie budzi to poczucie dumy i wielkości. Inne narody, starsze od polskiej wspólnoty, jak czeski choćby, z którego przyszedł do nas ten najważniejszy dar chrztu, musiały długo, długo jeszcze całymi wiekami czekać na ten zaszczyt korony królewskiej, własnej organizacji kościelnej, własnego arcybiskupstwa. Nam było dane już na początku drogi. Ale to, co zostało tak szybko uzyskane, tak szybko darowane, musieliśmy bronić i bronimy przez 1000 lat. Ogromny w tym udział mają nasi pasterze, poczynając od męczeńskiego pasterstwa świętego Wojciecha przez świętego Stanisława, ale potem kolejny wielki poprzednik tu siedzącego arcybiskupa metropolity krakowskiego, biskup krakowski, mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, pierwszy kanonicznie wybrany biskup krakowski, którego historia jest najwspanialszą lekcją wielkości Polski i dumy, z której czerpały tę dumę i pobudkę do patriotyzmu, najważniejszego przesłania historii mistrza Wincentego, pokolenia Polaków, pokolenia nie tylko te średniowieczne, kiedy nie było żadnego innego wzorca niż ten, którego dostarczał właśnie mistrz Wincenty swoją pochwałą wielkości dzielnego i niezwyciężonego narodu Lechitów, ale także pokolenia następne po średniowieczu, wciąż wracające do tego czystego źródła inspiracji. Ale chcę dzisiaj króciutko jeszcze tylko powiedzieć o kilku innych przykładach, też z czasów wydawałoby się odległych, a czynię to po to, by uwrażliwić współczesnych słuchaczy na trwałość i wielkość polskiej historii, na kolejne rocznice, które o tym będą nam, powinny nam o tym przypominać. W tym roku obchodzimy 600-lecie urodzin największego naszego po mistrzu Wincentym dziejopisa Jana Długosza. Ten syn ziemi sieradzkiej, którego ojciec walczył w bitwie pod Grunwaldem, urodził się w roku 1415, roku jakże ważnym dla historii wielkości Polski. Dlaczego 1415, czy z czymś jeszcze nam się ten rok kojarzy? Powinien nam się kojarzyć, bo był to czas największego zebrania, można powiedzieć, Europy, duchowej reprezentacji Europy, jaką zgromadził Sobór w Konstancji obradujący, przepraszam, od 1414 do 1418 roku. To było największe w całej historii średniowiecznej Europy zgromadzenie narodów europejskich. Pod taką nazwą się gromadziły narody. Naciones principales, których było 5, i naciones particulares, czyli poszczególne, do którego to tytułu aspirowało aż 36 narodów. Już wtedy, tak. I walka o niepodległość, która wtedy się rozgrywała na Soborze w Konstancji, była bezpośrednią kontynuacją tej walki, którą pamiętamy wszyscy, 5 lat wcześniej stoczonej w bitwie pod Grunwaldem,
Krzyżacy chcieli odwrócić znaczenie tamtej klęski poniesionej na polu bitewnym i czarną propagandą, taką z jaką dzisiaj spotykamy się także w odniesieniu do Polski. Wtedy ta propaganda, którą tworzyli krzyżacy, pokazywała Polskę jako kraj pogański, dziki, barbarzyński, sprzyjający poganom. I w walce z tą propagandą, o ileż skuteczniej, dzielniej podejmowaną przez państwo niż 600 lat później, właśnie ta wspaniała reprezentacja intelektualna Polski, moi znakomici poprzednicy z Uniwersytetu Krakowskiego, z Pawłem Włodkowicem na czele, ta walka stoczona na Soborze w Konstancji była walką zwycięską. Udało się szkalujące dobre imię króla, królestwa i jego poddanych obronić. Udało się odrzucić te paszkwilanckie oskarżenia pod adresem Polski. Udało się obronić wielkość Polski i utorować drogę do zwycięstwa politycznego kilkadziesiąt lat późniejszego, które pozwoliło przyłączyć Pomorze, bo ta bitwa rozstrzygała się, ta walka, nie tylko na polu zmagań militarnych, ale także właśnie przez walkę o dobre imię, przez przekonanie poddanych Królestwa Polskiego, jego obywateli, że ta wielkość musi być zawsze, na każdym polu broniona i szanowana. I dokładnie 597 lat temu, 10 maja 1418 roku, na ostatnim posiedzeniu Soboru w Konstancji, wystąpił inny wielki biskup, arcybiskup Mikołaj Trąba, który był w czasie bitwy pod Grunwaldem, służył obok króla w tej bitwie jako podkanclerz. Teraz, w 1418 roku, był już arcybiskupem gnieźnieńskim i broniąc dobrego imienia Polski, kiedy nowo wybrany przez Sobór papież Marcin V próbował przewlekać sprawę potępienia antypolskiego paszkwilu, zareagował Mikołaj Trąba, jak zanotował oburzony prokurator krzyżacki, złym słowem na tę próbę przewlekania sprawy dobrego imienia, obrony dobrego imienia Polaków, decyzję papieża. Wtedy, kiedy papież próbował odroczyć do następnego soboru potępienie broszury krzyżackiej, nie tylko arcybiskup Mikołaj Trąba zareagował słowem, ale za głownię miecza chwycili dwaj rycerze reprezentanci króla Władysława Jagieły obecni na tym spotkaniu. Zawisza Czarny z Garbowa i Janusz Stuliszkowa, krzycząc, że są gotowi ręką i słowem bronić dobrego imienia i wielkości swojego królestwa. I to jest postawa, którą powinniśmy przypomnieć sobie. Oczywiście nie wzywam do nieposłuszeństwa wobec papieża. Nie grozi nam żadne przewlekanie, powiedziałbym, obrony dobrego imienia Polski z tej strony. Wzywam do naśladowania tej dzielnej postawy arcybiskupów, biskupów, rycerzy Królestwa Polskiego, którzy bronili tego imienia przez wieki ręką i słowem na polu bitwy, rycerze i słowem, tak jak robili to właśnie Mikołaj Trąba i jego następcy na stolicy gnieźnieńskiej, arcybiskup nie tylko ten, ale aż po obecnych arcybiskupów, obecnego włodarza archidiecezji gnieźnieńskiej przez wspominanego już tutaj oczywiście prymasa tysiąclecia, jak robią to następcy świętego Stanisława na stolicy biskupów krakowskich. Ten, którego imię tutaj przywołałem, Jan Długosz, nigdy biskupem nie został, choć proponował mu Kazimierz Jagiellończyk stolicę arcybiskupią w Pradze. Miał taką moc i taką możliwość. Odmówił Jan Długosz, bo pisał historię Polski. To było dla niego najważniejsze. Obronić dobre imię Polski przez przypomnienie jej wielkości historycznej. Nie zdążył dostać tej nominacji na arcybiskupstwo lwowskie, która szła już w momencie, kiedy umierał z Rzymu. Zastała już ostygłe ciało Jana Długosza w 1480 roku. Ale Jan Długosz zostawił nam właśnie, można powiedzieć, szczególnie ważny testament pokazujący tę drogę od wielkości do niepodległości. Tym wyjątkowym testamentem jest jego gigantyczne dzieło historyczne. Z tym kojarzymy Długosza, z historią. Ale wstępem do tego dzieła jest szczególny traktacik, który może lepiej odzwierciedla tę przestrzeń, w której możemy wyrazić wielkość. Wielkość potrzebuje właśnie wyrażenia w przestrzeni,
Geografia może, a nie tylko historia, jest potrzebna do określenia wielkości. Polska jest wielka także przez swoje terytorium. To także jest element wielkości. I od opisu geograficznego zakresu Królestwa Polskiego, od swojej wyjątkowej w całej średniowiecznej tradycji umysłowej choreografii, czyli opisu gór, jezior, rzek Królestwa Polskiego, pokazał zasięg tego terytorium, którego bronić trzeba, które jest naszym powietrzem, naszą wodą, naszą przestrzenią, której gospodarujemy z łaski Pana. Czynimy sobie tę ziemię poddaną nie po to, by ją zawłaszczyć, ale po to, by jej dobrze dla dobra wspólnego używać. Ten piękny traktat, choreografia rozpoczynająca roczniki, czyli kroniki Królestwa Polskiego, pokazuje ten zakres od Odry po Dniepr. Dość szeroko widział ten zakres obowiązku Polski Jan Długosz, traktując jednakże ten szeroki zakres jako zadanie, które musimy wspólnie podejmować z innymi nacjami, które te ziemie zamieszkują. Mówił w szczególności o nacji ruskiej, mając na myśli ruskich mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, byśmy wielkość tego dziedzictwa historycznego, które przez wieki tę ogromną przestrzeń wypełniało, budowało, bronili, chronili. Wiemy, że ta wielkość budziła zawiść, budziła rywalizację jak zawsze między ziemskimi wielkościami ze strony agresywnych sąsiadów. Niepodległość nieraz była zagrożona w związku z tym, atakowana i słabły czasem ręce, które na głowniach mieczy się opierając, nie były w stanie wyciągnąć tego wielkiego miecza, którym potrafił tak dzielnie posługiwać się Zawisza Czarny. Nie wszystkie pokolenia do siły i odwagi Zawiszy Czarnego dorosły, ale ta wielkość zobowiązywała i to zadanie obrony niepodległości. I pozwolę sobie zakończyć takim rodzajem testamentu, którego dopisał niejako do tego wspaniałego dziedzictwa długoszowego człowiek z innej epoki, z epoki, kiedy polska niepodległość została śmiertelnie zagrożona. Ten właśnie człowiek odnowił pojęcie niepodległości, wprowadził je na nowo do słownika politycznego Rzeczpospolitej. To był ksiądz Stanisław Konarski, największy polityk, największy mąż stanu i największy patriota Polski wieku XVIII. Twórca wspaniałego traktatu, to wiemy, o skutecznym radsposobie, który wzywał do ograniczenia złej, dzielącej Polaków samowoli, liberum veto. Ale wcześniej był autorem traktatu, w którym przypomniał o znaczeniu niepodległości, w czasie, kiedy dwa korpusy rosyjskie wkroczyły w 1733 roku, żeby wybrać nam króla, bo nie wiedzieliśmy, jak wybrać, więc pomogli nam sąsiedzi. Wtedy zareagował na to Stanisław Konarski traktatem o niepodległości, o największym znaczeniu niepodległości dla godności jej obywateli. Ale zderzał się z niezrozumieniem wśród wielu swoich współczesnych i opisał tę sytuację w słowach jakże bliskich naszym współczesnym odczuciom. Pozwolę je sobie na koniec przeczytać. To fragment z tekstu, który nosi tytuł Mowa, jak od wczesnej młodości wychowywać uczciwego człowieka i dobrego obywatela, Stanisława Konarskiego. Pisał tak ksiądz Konarski. Przypomnę wam słowa ojca, który po wielu rozmowach z synem tak mu na koniec powiedział. Życie twoje będzie upływało albo wśród prywatnych spraw domowych, albo w kręgu spraw państwowych. Ja, który się zestarzałem wśród zajęć publicznych, jeśli będę żył, nie pozwolę ci siedzieć w domu. Nie dla siebie bowiem chciałem dzieci, lecz dla ojczyzny. Ty zaś, pamiętam, powiedziałeś, że nie widzisz, co takiego dali Rzeczpospolitej w tych zepsutych i nieszczęśliwych czasach ci, którzy, jak ja, poświęcili cały swój wysiłek na to, aby ją wspomagać i wspierać. Wszystko stacza się w przepaść i zostawimy naszym potomkom Rzeczpospolitą w gorszym stanie, niż ją sami otrzymaliśmy. Stąd, odpowiada ojciec synowi, zdaje się twoja niechęć i odraza do spraw publicznych. Gdyby jednak wszyscy dobrzy obywatele tak myśleli, tak mówili, tak czynili, wtedy nasza Rzeczpospolita
padłaby niewątpliwie w ręce złych i przeniewiernych ludzi. Ci zaś, zagarnąwszy władzę, jakież miejsce, ileż ziemi, jakąż przestrzeń zostawią w całym państwie dla dobrych? To jest pytanie, które sobie musimy stawiać przed każdymi wyborami. I powinniśmy przypomnieć sobie ostatnie zdanie tego pięknego tekstu. Nigdy nie należy tracić nadziei, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Myślę, że za te słowa, które powinniśmy sobie zawsze powtarzać, należał się ten medal, który dostał w tym samym 1771 roku Stanisław Konarski. Sapere auzo, temu, który odważył się być mądrym. To jest nasza mądrość. Angażować się w sprawy publiczne, bronić wielkości i niepodległości Rzeczpospolitej i nigdy nie desperować o jej przeszłości. Bo chrzest dokonany 1050 lat temu jest dla nas wyzwaniem, byśmy tej wielkości raz danej w Gnieźnie czy w Poznaniu, w Wielkopolsce 1050 lat temu nie zmarnowali. Bardzo Państwu dziękuję. Na spotkaniach Białego Kruka coraz bardziej onieśmielony, dlatego że Państwo pewnie w większości macie tą dla mnie łaskę, że gościcie mnie w swoich domach co miesiąc wraz z kolejnym numerem miesięcznika Wpis. I myślę, że wszystko to, co mam do powiedzenia, to w tych rozmowach z prezesem Sosnowskim tam wykładam. I to onieśmielenie wzrasta z każdym kolejnym numerem Wpisu, gdy wiem, że do tego jeszcze dochodzą takie spotkania jak to, gdzie to, co tam zapisane, mam jeszcze osobiście Państwu pogłębić. Ale przede wszystkim chciałbym pogratulować Białemu Krukowi dzisiejszej nagrody, dzisiejszego wyróżnienia. To jest, uważam, że nie tylko trafiona co do nazwy i łączenia nazwy nagrody z wydawnictwem okoliczność, ale także no, wielki, także wyraz naszego szacunku chyba wszystkich tych, którzy nie tylko piszą, ale też czytają wydawnictwo Białego Kruka, że rzeczywiście to jest wydawnictwo, któremu takiego typu nagrody się w pełni należą. Bardzo serdecznie gratulujemy. Ale też myślę, że i w laudacji, i w słowie związanym z tą nagrodą zabrakło jeszcze wymienia jednej postaci, przez której to wydawnictwo ani by nie istniało, ani Dom Państwa Sosnowskich by nie istniał w takiej formie, jakiej istnieje, czyli prezesa wszystkich prezesów, pani Jolancy Sosnowskiej. Gratulujemy. A teraz do rzeczy słów kilka, dlatego że uważam, że w tym momencie przy tak bogatej w treści książce, to każde słowo z laikatu i to jeszcze czynnego, politycznego pewnie będzie znacznie uboższe niż to, co Państwo znajdziecie w samej książce. Więc od świata politycznego powinienem w zasadzie powiedzieć jedno tylko słowo do wszystkich tych, którzy są autorami tego tomu. Mianowicie dziękuję. Dziękuję w imieniu polityków za te słowa, które hierarchowie kościelni w Polsce przez te wszystkie lata do nas kierują. To jest tylko bardzo mały wybór tych tekstów, ale myślę, że tego typu nauczanie właśnie dla nas, dla świata politycznego jest niezwykle dzisiaj w Polsce potrzebne. I to, co chciałbym tylko dodać jakby moim komentarzem czy moją refleksją nad tą książką, są trzy sprawy, które wydaje mi się szczególnie warte podkreślenia. Po pierwsze, przekonanie o tym, że polityka jest cnotą chrześcijańską, że naszym obowiązkiem jako chrześcijan, jako katolików jest uprawiać politykę. Ja pamiętam do dzisiaj, to było wystąpienie w 2010 roku biskupa Małysiaka, który obchodził rocznicę swojej sakry biskupiej, to właśnie powiedział, że jedną cnotą, od której polscy katolicy najbardziej się odwracają, to jest cnota polityki. Polityka jest cnotą chrześcijańską, jest naszym obowiązkiem tę politykę oprawiać. Dlaczego? Dlatego, że polityka to jest służba wspólnocie. I chrześcijaństwo nas prowadzi właśnie ku temu, ku takiemu rozumieniu polityki, jako działalności na rzecz wspólnoty narodowej, wspólnoty lokalnej, wspólnoty rodzinnej, wspólnoty ludzi, których ta troska
o ojczyznę ze sobą łączy. I z tej wspólnoty wynika ta druga najważniejsza cecha, która łączy, która powoduje, że polityka jest cnotą chrześcijańską, to jest postulat solidarności. Bez solidarności, bez budowania wspólnoty w oparciu o solidarność pokoleń, grup społecznych, zawodów, miast, regionów, nie da się budować się ani narodu, ani państwa, ani prawdziwej polityki. To także powoduje, że polityka jest cnotą chrześcijańską. Uprawianie polityki powinno być tak postrzegane, jako realizacja cnoty chrześcijańskiej, jaką jest troska o wspólnotę, jaką jest budowanie solidarności. I wszyscy ci, którzy w swojej politycznej działalności tych zadań nie realizują, de facto uprawiają coś, co jest czymś na kształt polityki. Jest produktem politykopodobnym, ale nie jest polityką. Nie jest tym, co powinno być istotą polityki jako cnoty chrześcijańskiej. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, bo właśnie ona jest u podstaw tego, że przyjmujemy refleksję, przyjmujemy słowo hierarchów kościelnych. My jako politycy powinniśmy przyjmować właśnie jako bezpośrednie nauczanie tego naszego zawodu, tego naszego posłannictwa, tej naszej działalności. To nie jest coś obok polityki. To nie jest coś, co jest dodatkiem do polityki. To jest właśnie treść polityki. To są te słowa, które zawarte są w tym tomie. To znaczenie nauczania Kościoła czy nauczania biskupów dla politycznego świata, to jest ten punkt drugi dla mnie istotny, ma znaczenie dwojakie dla samej polityki. Po pierwsze ma znaczenie wewnętrzne, rzekłbym. Mianowicie naucza i podkreśla to, że nie da się odseparować ładu moralnego i oczekiwań i wymogów moralnych, cnót i wartości moralnych od świata polityki. Świat polityki nie może być rozumiany jako świat amoralny, to znaczy taki, w którym nie ma w ogóle żadnych odniesień do wartości i do ładu moralnego. Bo wtedy mamy ten rodzaj polityki, którą przestrzegał Jan Paweł II, święty, mówiący o tym, że tak rozumiana demokracja przekształca się w jawny lub ukryty totalitaryzm. Kiedy nie ma w polityce, nie ma wkodowanego w politykę ładu moralnego. I ten wewnętrzny, to wewnętrzne usytuowanie polityki czy ładu moralnego w polityce przede wszystkim powinno realizować się w jednej zasadzie naczelnej, która powinna każdemu politykowi przewodzić. To znaczy poczucie odpowiedzialności. Odpowiedzialność powinna wynikać z przekonania o tym, że polityka nie jest amoralna. Tylko, że wszystko to, co robimy w polityce, to jest w ostateczności przyjęcie na siebie odpowiedzialności za naród, za państwo, za wspólnotę. I polityka bez moralności jest polityką bez odpowiedzialności. I to, co dzisiaj widzimy w polityce, także w Polsce, to właśnie upadek poczucia odpowiedzialności za swoje czyny. A on się właśnie wywodzi z tego, że źródłem jego jest przekonanie o tym, że polityka może być amoralna. Znaczy także, a nieodpowiedzialna. Pamiętam to jeszcze takie osobiste wspomnienie, gdy dowiedziałem się, że będę wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie pana premiera Kaczyńskiego. To pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to oczywiście dałem na mszy o dary Ducha Świętego w mojej działalności. Zanim przyjąłem nominację z rąk pana premiera, to była rzecz, którą uznałem, że nie jestem w stanie tej nominacji przyjąć bez tego pierwszego działania. Bez tego wsparcia, które jest wsparciem poważniejszym niż ta nominacja. I to jest właśnie w poczuciu, właśnie w przekonaniu o tym, że to, czego się podejmuje, jest przede wszystkim przyjęciem na siebie bardzo głębokiej i poważnej odpowiedzialności. Zwłaszcza akurat w tym ministerstwie to jest szczególnie, szczególnie oczywiste. I jest drugie znaczenie istotne polityki, nauczania Kościoła dla polityki. To jest znaczenie, powiedziałbym, zewnętrzne. Mianowicie Kościół, wiara, religia bardzo wyraźnie określa granice polityki. Wyznacza jej bardzo konkretne ograniczenia. Polityka, zwłaszcza demokratyczna, nie może być wszechmocna. Nie może uważać, że może regulować każdą dziedzinę życia. Że może o wszystkim stanowić, że jest wszechpotężna, że nie ma żadnych ograniczeń, że jest właśnie totalitarna, czyli wszechmocna.
jedynym granicą, jedynym źródłem trwałej granicy dla omnipotencji, dla wszechmocy, dla panoszenia się polityki w współczesnej cywilizacji europejskiej jest religia. Są wartości chrześcijańskie, których nie wolno naruszać, których nie wolno gwałcić, które oznaczają ład, który jest ładem pozapolitycznym, w tym znaczeniu, że polityka nie może go zmienić i tym samym powinna go zrozumieć swoje ograniczenie. Nie może wkraczać w świat, którego nie ustanowiła, którego nie może zmienić i na który nie ma wpływu. To jest niezwykle ważne dla zdrowia politycznego każdej wspólnoty, zwłaszcza demokratycznej. Ona musi mieć poczucie, że są sprawy, które nie decydują się głosami większości, że nie decydują się głosami przypadkowych zgromadzeń czy zmanipulowanych elektoratów. Są rzeczy, które są ponadpolityczne, są rzeczy, do których polityka nie sięga i tylko dlatego może zrozumieć swoje miejsce w porządku świata. Właśnie dlatego, że ten porządek nie jest wyłącznie poddany władzy instytucji politycznych, że są instytucje, są wartości, są przekonania, którym się po prostu nie głosuje, politycznie nie decyduje. I jest wreszcie ten trzeci element, który jest bardzo ważny, wynikający także z tego tomu, który warto jeszcze nad nim się chwilę pochylić. To jest znaczenie tego nauczania dla ładu prawnego. Nie dla instytucji politycznych, ale dla ładu prawnego. I ono mówi bardzo prosto. Każdy stanowiony ład prawny w państwie musi mieć za cel odczytanie prawa naturalnego, wpisanego w porządek świata przez Boga. Inne prawo szkodzi człowiekowi. Inne prawo prędzej czy później zawsze zwróci się przeciwko człowiekowi. Inne prawo, które nie odczytuje, nie istnieje w harmonii z prawem naturalnym i ładem, który do świata wprowadził Bóg, zawsze ostatecznie obróci się przeciwko człowiekowi i go zniszczy. I to jest to, co dzisiaj widzimy także w Polsce, w Europie, w wielu miejscach, o tym także mówią biskupi. Prawo nie może być źródłem deprawacji. Prawo musi być źródłem sprawiedliwości. Prawo musi być źródłem porządku, a nie deprawacji i antywartości. I widzimy każdy eksperyment prawny, który dzisiaj próbuje się także w Polsce wprowadzać różnego rodzaju ustawami i innymi konwencjami. Gdy czyta się te przepisy prawa, tam widać wdrukowany w środku zagładę człowieka. Tam widać ten gen, tam widać to źródło, widać ten element, który w ostateczności prowadzi zawsze i doprowadzi do stanięcia przeciwko człowiekowi. Jeśli czytam w ustawie, która jest dzisiaj procedowana w Sejmie, ustawie o in vitro, że trzeba w niej dyskutować o takich zjawiskach jak chimera i hybryda. Hybryda, tak jak Państwo może nie wiecie, to są pomieszanie części genotypów z różnych ludzkich komórek. A chimera to jest połączenie komórek ludzkich i genotypu ludzkiego z genotypami zwierzęcymi. Te dwie rzeczy, hybrydy i chimery, w tej ustawie są zakazywane w polskim prawie. Ale sam fakt, że trzeba je zakazywać, że trzeba w ogóle się odnosić do takiego zjawiska, już to oznacza, w którym kierunku to wszystko biegnie. W kierunku, który jest kierunkiem antyludzkim, tak? Który przynosi śmierć. Wolność jako miarą wolności jest dzisiaj śmierć w Europie. Eutanazja, aborcja jest przez wiele instytucji europejskich promowana jako miara wolności. Śmierć nie może być miarą wolności, bo miarą wolności jest życie. I tak Pan Bóg ukształtował świat. Jeśli prawo nie odczyta tego właściwie, jeśli prawo stanowione nie odczyta tego właściwie i miarą wolności uczyni śmierć, to tak właśnie giną cywilizacje. Tak prawo potrafi obrócić się przeciwko człowiekowi. I to właśnie jest to, przed czym przestrzega i przed czym chroni nas nauczanie Kościoła i przekonanie o tym, że religia i polityka jest chrześcijańską cnotą. Właśnie przeciwko temu, żeby także polskie prawo nie poszło w kierunku prawa śmierci, żeby poszło w kierunku cywilizacji życia. To jest także to, co jest niezwykle ważne, gdy będziemy czytać ten tom.
Ale oczywiście jest tak, to jest też bardzo ważne, żeby zrozumieć, że my politycy, gdy stanowimy prawo, musimy mieć jedną umiejętność, która nie jest bardzo łatwa. Mianowicie przełożenia naszych wartości, przełożenia tej chrześcijańskiej cnoty politycznej na pragmatyczne zapisy. My musimy potrafić, bo prawo też nie jest katechizmem. Prawo jest regulacją porządku świeckiego. Tylko my musimy potrafić zapisać prawo w ten sposób, żeby porządek świecki odczytywał prawo naturalne w sposób pragmatyczny i praktyczny. To jest wielka lekcja, którą powinien przychodzić każdy, kto stanowi prawo w kraju. Żeby potrafił nie pisać prawa tak, jak pisze się katechizm Kościoła katolickiego, ale żeby pisać prawo stanowione tak, żeby ono było zgodne z tym katechizmem. Żeby ono czytywało ten ład, który jest ładem porządku naturalnego prowadzonego przez Boga w świat. I tego ja życzę i tego oczekuję także od moich współuczestników procesu legislacyjnego w Polsce. Niestety dzisiaj jest tak, że dla większości dyskusji, które ja próbuję toczyć zwłaszcza ze stroną dzisiaj, która ma sejmową większość, nie jestem w stanie w ogóle zapanować kontaktu na tym poziomie, o którym my tutaj rozmawiamy. Nie jestem w stanie w ogóle znaleźć płaszczyzny do jakiejkolwiek rozmowy. Już nie do porozumienia, ale nawet do rozmowy. Operujemy w zupełnie różnych rzeczywistościach. W światach zupełnie od siebie odrębnych. I znowu jest zatem tak, że przed nami, to już było o tym wielokrotnie mowa, na tym zakończę, stoją w tym roku wybory tak naprawdę nie osób, które będą sprawowały władzę prezydencką czy parlamentarną. Stoją przed nami wybory właśnie tego, w którym kierunku pójdzie w ogóle polityka w Polsce. Czy polityka w Polsce będzie rozumiana jako cnota chrześcijańska i tak będzie rozumiana, tak będzie uprawiana. Po to, żeby służyła wspólnocie, odpowiedzialności, solidarności, wolności, życiu, czyli człowiekowi. Czy pójdziemy w kierunku polityki, która będzie amoralna, bezodpowiedzialna, niesolidarna, a w efekcie, która będzie mierzyła, gdzie miarą wolności będzie śmierć. I to naprawdę to jest taki wybór, który przed nami stoi. Bo ci, którzy przed nami prezentują się jako ci, którzy personalizują poszczególne nurty polityczne, tak naprawdę do tych dwóch obozów należą. I to jest, dlatego to jest tak fundamentalny wybór, przed którym stoimy. I życzyłbym sobie i moim bliskim i Państwu także, żebyśmy jako naród, jako narodowa wspólnota, tym razem jeszcze raz zmobilizowali się do wielkości, żebyśmy uwierzyli w swoją wielkość. Jako naród, żebyśmy wybrali Polskę, która będzie wielka i która będzie służyła wolności i życiu. Dziękuję bardzo. Jeżeli polityka jest cnotą chrześcijańską, a jest, to znaczy, że wielu polityków, którzy o sobie myślą, że są politykami, o których tak się pisze i mówi, de facto nimi nie są, bo nie uprawiają właśnie cnoty chrześcijańskiej. O tym, czy ktoś jest naprawdę politykiem, nie decyduje funkcja, nawet prezydencka w danym kraju, ale właśnie postawa wobec narodu i wobec wspólnego dobra. Wspólnego to znaczy się narodowego, a nie wspólnoty partyjnej, kolesiowskiej czy tego typu. Trzeba o tym pamiętać szczególnie w tych dniach i chyba w ogóle szczególnie w tym roku. Proszę Państwa, ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu, wydaje mi się, bo jakoś nam te wystąpienia dosyć szybko przebiegły, czasem dłużej mamy te spotkania, to możemy sobie pozwolić na kilka pytań w stosunku do naszych wykładowców, z tym, że prosiłbym o faktycznie krótkie pytania i skierowane do konkretnej osoby, a nie o jakieś konkurencyjne wykłady. Bardzo proszę. Może księża chcą zapytać. To ksiądz profesor miał piękne kazanie, muszę powiedzieć, bo msza święta przed tym spotkaniem w Bazylice była koncelebrowana przez księży, którzy tutaj siedzą.
i padły piękne słowa w homilii. No to jeżeli nie ma chętnych do zadawania pytań, no to trudno. Proszę Państwa, myślę, że choć panowie tu zgromadzeni nie są autorami tej książki, to myślę, że jednak mogą Państwa obdarzyć autografami, bo to są autografy tak cenne tych ludzi, że na czym by nie złożyli, a co dopiero na tym dziele, to warto je posiadać. Dlatego tradycyjnie zapraszam do autografów, a Państwu serdecznie dziękuję za spotkanie i zapraszam na następne.